Rozdział siódmy. Inspektor Nil trzymał jeszcze w ręku blok z tekstem depeszy, gdy samochód zajechał przed dom i stanął ze zgrzytem hamulców. Jest pani Forteske, oznajmiła Merydow. Detektyw ruszył w stronę drzwi wejściowych i kątem oka spostrzegł, że Merydow wycofuje się, niknie na dalszym planie. Najwyraźniej wolała nie uczestniczyć w zapowiadającej się scenie. Godny uwagi objaw taktu, dyskrecji, a także braku ciekawości. W podobnej sytuacji, osądził inspektor Nil, prawie żadna kobieta nie ruszyłaby się z miejsca. Był tuż przy drzwiach, gdy w Hallu pojawił się Kramp i on musiał usłyszeć podjeżdżający samochód. Dwie osoby wysiadły ze sportowego rol z Bentleya i zbliżyły się do domu. Drzwi otwarły się przed nimi. Adela Forteske zmierzyła obcego mężczyznę zdziwionym wzrokiem. Nilocenił ocenił w mgnieniu oka jej niezwykłą urodę, a także trafność zdania Merydow, które zaszokowało go w swoim czasie. Uznał, że Adela Forteske to rzeczywiście seks pomba. Ogólnym kolorytem i postawą przypomina jasnowłosą panny Grosfenor. Ale efektowna sekretarka musi być osobą poważną i solidną. Wyzywającą jedynie na pozór. Natomiast powierzchowność wdowy po panu Forteskę odpowiada bez wątpienia jej wewnętrznej sylwetce. To ktoś, kto zwraca się do mężczyzn jasno, bez ogródek. Ktoś, kto zdaje się mówić wyraźnie, spójrz: Jestem kobietą. Seks objawiają jej ruchy, słowa, spojrzenia, jednakże w oczach czaj się roztropny, przebiegły wyraz. Pani Adela z pewnością lubi płeć odmienną, lecz jeszcze wyżej ceni sobie pieniądze. Detektyw objął wzrokiem mężczyznę, który towarzyszył pięknej Adeli dźwigając torbę z kijami do golfa. Dobrze znał ten typ, typ specjalisty od młodych żon bogatych i podstarzałych mężów. Pan Vivian Dubois on to był bowiem, emanował wystudiowaną męskością daleką jego prawdziwej naturze. Należał do facetów, którzy rozumieją kobiety. Pani Forteskę, zapytał Nil. Tak, ale błękitne oczy spojrzały pytająco. Nie rozumiem do prawdy. Jestem inspektor Nili. Niestety, mam dla pani bardzo złe wiadomości. O kradzież? Włamanie. Coś w tym sensie. Nie w tym sensie, proszę pani. Chodzi o pani małżonka, który poważnie zachorował w biurze. Rex. Zachorował? Od w pół do dwunastej usiłowaliśmy nawiązać z panią kontakt. Gdzie on jest? Tutaj. W jakimś szpitalu? Odwieziono go do szpitala świętego Judy. Niestety, musi się pani przygotować na złą wiadomość. Jak to? Chyba nie. Nie umarł, wyjąkała Adela Forteskę. Postąpiła krok. Wsparła się o ramię inspektora, a ten ceremonialnie, nie bez wrażenia, że gra na scenie, powiódł ją w głąb halu. Dobrze jej zrobi koniak, powiedział Kramp, który ciekawie kręcił się w pobliżu. Słusznie, Kramp. Przynieś koniak, przemówił dźwięcznym głosem pan Dubois i dodał. Pod adresem detektywa. Pozwoli pan tendy. Otwarte przezeń drzwi ją mijać pochód. Nil prowadzący Adele Forteskę, Vivian Dubois oraz Kramp z karawką, koniaku i dwoma kieliszkami. Dama ciężko opadła na fotel, zakryła oczy dłonią, a drugą ręką sięgnęła po koniak, który podał jej Nil. Ostrożnie pociągnęła mały łyk i kieliszek odstawiła. Nie chcę, szepnęła, nic mi nie jest. Ale proszę powiedzieć, co to było? Pewno wylew krwi do mózgu? Biedny Rex. To nie był wylew krwi do mózgu, proszę pani. O ile sobie przypominam, przedstawił się pan jako inspektor policji, zabrał głos vivian Dubois. Zgadza się, odparł pogodnie detektyw. Inspektor Nil z wydziału śledczego. W ciemnych oczach młodego człowieka pojawił się wyraz zaniepokojenia. Najwyraźniej nie odpowiadała mu obecność inspektora z wydziału śledczego. Co się stało? Coś podejrzanego? zapytał i odruchowo cofnął się krok ku drzwiom, czego Nil nie omieszkał zanotować w pamięci. Niestety, proszę pani, zwrócił się do Adeli Forteskę, musimy wziąć pod uwagę konieczność śledztwa. Konieczność śledztwa? Co pan? Co to znaczy? Rozumiem, że to wszystko jest dla pani nad wyraz niemiłe, podjął gładko Nil. Jednakże zachodzi potrzeba, aby ustalić możliwie najszybciej, co pan Forteska jadł i pił dziś rano, przed wyjazdem z domu do biura. Chce pan powiedzieć, że Rex został otruty? Na to wygląda, proszę pani. Niepodobna? A? Ma pan na myśli zatrucie pokarmowe? Dorzuciła dama głosem o pół oktawy niższym. Nil miał nadal twarz drewnianą, bez wyrazu. Mówił chłodno, spokojnie. Szanowna pani przypuszcza, że co mam na myśli? Adela Forteska puściła pytanie mimo uszu. Ale, panie inspektorze, my wszyscy czujemy się dobrze. Może pani to stwierdzić w imieniu całej rodziny? W imieniu całej rodziny? Nie. Raczej nie. Dubois ostentacyjnie spojrzał na zegarek. Ha, muszę zmykać, Adelo. Strasznie mi przykro, ale nic ci się przecież nie stanie. Masz do dyspozycji służącą i małą dow. Na razie. Nie odchodź, Vivian. Bardzo proszę. Zabrzmiało to jak jęk rozpaczy i odniosło skutek przeciwny do zamierzonego. Pan Dubois szybko cofnął się w stronę drzwi. Strasznie mi przykro, moja droga. Niestety, mam coś bardzo ważnego do załatwienia. Umówione spotkanie. Mieszkam tutaj w hotelu, panie inspektorze. Służę, gdybym mógł być panu potrzebny. Chętnie służę. Nil skinął głową. Nie chciał zatrzymywać pana Dubois, lecz oceniał właściwie powód jego pośpiechu. Nie miał wątpliwości, że pan Dubois co tchu umyka od kłopotów. Adela Forteske opanowała się nieco i podjęła próbę, by sprostać sytuacji. To taki wstrząs wrócić do domu i zastać policję, powiedziała. Niewątpliwie, proszę pani, przyznał Nil. Chodzi nam jednak o możliwie najwcześniejsze zabezpieczenie próbek żywności, a przede wszystkim kawy, herbaty, takich rzeczy. Kawy? Herbaty? Cóż może być w nich trującego? Myślę, że biednemu Rexowi zaszkodził bekon. Czasami dostajemy obrzydliwy, wprost niejadalny. To się okaże, proszę pani, wszystko wyjaśnimy. Niekiedy trafiają się przypadki na pozór nieprawdopodobne. Raz mieliśmy do czynienia z zatruciem digitalisem. I co wyszło na jaw? Ktoś pomyłkowo nazrywał liści na parstnicy zamiast chrzanu. Sądzi pan, że mogło zajść coś zbliżonego? Więcej, proszę pani, będzie można powiedzieć po sekcji zwłok. A, po sekcji zwłok, wzdrygnęła się. Rozumiem. W sąsiedztwie domu rośnie wiele cisów, podjął Nil, obserwując ją bacznie. Czy, proszę pani, istnieje możliwość, że przez pomyłkę ich jagody lub igły trafiły do czegoś? Adela Forteske szeroko otworzyła oczy. Jagody cisu? Czy są trujące? Jej zdumienie mogło wydać się trochę zbyt naiwne, szczere. Słyszałem, proszę pani, o dzieciach, które najadły się ich z fatalnym skutkiem. Nie jestem w stanie rozmawiać więcej o tym wszystkim, zawołała kobieta ściskając skronie dłońmi. Nie mogę. Chcę się położyć, odpocząć. Nie wytrzymam dłużej. Pan Parsiwal Forteske załatwi, co trzeba. Ja nie mogę. Proszę mnie o nic nie pytać. To okrucieństwo. Z panem Parsiwalem Forteskę porozumiemy się możliwie najwcześniej. Niestety jednak jest w tej chwili nieobecny. Wyjechał w sprawach handlowych. Prawda, zapomniałam. Jeszcze jedno. Proszę pani. W kieszeni marynarki pana Forteskę znaleziono garść zboża. Potrafi to pani wytłumaczyć? Dama zrobiła zdziwioną minę. Przecząco pokręciła głową. Czy ktoś mógł podrzucić ziarno dla kawał? Nie rozumiem, na czym miałby polegać taki kawał? Nil również nie rozumiał. Dłużej nie będę pani trudzić, powiedział. Czy przysłać którą ze służących? A może pan Nedow? Co pan mówi, rzuciła z roztargnieniem, więc Nil zadał sobie pytanie. O czym może myśleć w tej chwili Adela Forteske? Nieporadnie otworzyła torebkę, wydobyła chusteczkę do nosa. To straszne. Straszne, podjęła łamiącym się głosem. Dopiero teraz zaczynam. Uświadamiać sobie, co rzeczywiście zaszło. Dotąd byłam jak ogłuszona. Biedny reks. Biedny, kochany reks. Zaszlochała głucho w sposób prawie przekonywający. Detektyw spojrzał na nią z szacunkiem należnym żałobie. Rozumiem, powiedział. To spadło na panią zupełnie nagle. Zaraz tu kogoś przyślę. Ruszył w kierunku drzwi, otworzył je i od progu obejrzał się przez ramię. Adela Forteskę trzymała przy oczach chusteczkę której zwisający rąbek niezupełnie przesłaniał usta, usta wykrzywione ledwie dostrzegalnym uśmiechem. Rozdział ósmy. Zebrałem, co się dało, panie inspektorze, zameldował sierżant Haj. Marmoladę, trochę szynki, próbki cukru, herbaty, kawy. Te ostatnie niewiele warte, bo naturalnie fusy i wyparki poszły już do śmieci. Ale jest jedna sprawa. Kawy zostało dużo, więc służba piła ją około jedenastej. Moim zdaniem to ważne. Moim również. Chaj. Jeżeli Rex Forteske został wykończony kawą, trucizna była tylko w jego filiżance. I postarał się o to ktoś z obecnych przy śniadaniu. Właśnie. Pytałem też ostrożnie o cisowe jagody i igły. Nikt nie natknął się w domu na coś podobnego. Nikt nie wie także o zbożu w kieszeni. Domownikom wydaje się to bardzo dziwne. Mnie także, panie inspektorze. Denat nie wygląda mi na gościa, co jadał chętnie wszystko, byle niegotowane. gotowane. Mój szwagier jest taki. Lubi surową marchew, surowy groch, surową rzepę. Ale nawet on nie rusza surowego ziarna. Jak pragnę zdrowia, takie coś musi okropnie pęcznieć w brzuchu. Zabrzęczał telefon i na znak inspektora High ruszył żywawo, by odebrać. Nil pospieszył za nim. Dzwonił wydział śledczy, że nawiązano kontakt z Parsiwalem Forteske, który bez chwili zwłoki wraca do Londynu. Kiedy inspektor odkładał słuchawkę, przed dom zajechał samochód. Kram potworzył drzwi. Wpuścił do halu kobietę z okazałym naręczem paczek i począł je od niej odbierać. Dziękuję, Kramp. powiedziała. Proszę zapłacić kierowcy. Chciałabym zaraz napić się herbaty. Jest już w domu pani Fortezka albo panna Elaine? Kamerdyner zawahał się, niepewnie zerknął przez ramię na detektywa. Mamy niedobre wiadomości, proszę pani, bąknął. O panu. O panu Fortezkę? Nil podszedł bliżej, więc Kram objaśnił go półgłosem. Pani Parsiwalowa, proszę pana. Jakie wiadomości? Co się stało? Nieszczęśliwy wypadek? Przed udzieleniem odpowiedzi, Nil oszacował wzrokiem nowo przybyłą. Była dość otyła, jej usta zdawały się wyrażać rozgoryczenie i wyglądała na mniej więcej trzydzieści lat. Nil pomyślał, że pani Parsiwalowa Forteske jest zapewne śmiertelnie znudzona i z tej racji. Dopytuje tak żywo o złą nowinę. Z prawdziwą przykrością, powiedział, muszę panią poinformować, że pan Forteske zasłabł nagle w biurze i umarł wkrótce po przewiezieniu do Szpitala Świętego Judy. Umarł? Naprawdę? Nie ulegało wątpliwości. Że wiadomość okazała się jeszcze bardziej sensacyjna, niż wolno było liczyć. Dobry Boże, co za wydarzenie! A mój mąż wyjechał. Trzeba będzie się z nim porozumieć. Jest gdzieś na północy Anglii. Myślę, że w biurze powinni wiedzieć, dokąd się wybierał. Oczywiście na niego spadnie cały kłopot, a to dopiero. Ze też podobna historia musi trafić się zawsze w najmniej stosownej chwili. Pani Parsivalowa umilkła, jak gdyby chciała przerzucić w myślach historię, która trafiła się w najmniej stosownej chwili. Wiele zależy od tego, gdzie odbędzie się pogrzeb, podjęła. Spodziewam się, że tutaj. A może w samym Londynie? O tym zadecyduje rodzina. Oczywiście. Tak się tylko zastanawiałam, odparła pani Parsiwalowa i dopiero wówczas zainteresowała się nieznajomym, z którym prowadziła rozmowę. Pan z biura, co? zapytała. A może jest pan lekarzem? Jestem funkcjonariuszem policji. Zgon pana Forteske nastąpił nagle. Wobec czego? Chce pan powiedzieć, że to było morderstwo, przerwała mu raptownie. Morderstwo. Pierwszy raz padło to słowo, więc Nil spojrzał bacznie na ożywioną, pełną zaciekawienia twarz tęgiej osoby. Dlaczego przyszła pani na myśl taka możliwość? Zapytał. Dlaczego? Cóż, morderstwa zdarzają się czasami. Wspomniał pan o nagłym zgonie. Jest pan funkcjonariuszem policji. Czy już pan ją widział? co powiedziała na to wszystko Nie bardzo rozumiem o kim pani mówi O kim Naturalnie o Adeli Sto razy mówiłam Walowi że jego ojciec strzelił kapitalne głupstwo kiedy ożenił się z kobietą o tyle lat młodszą Ale powiadam panu nie ma frajera gorszego niż stary frajer dostał bzika na temat tej okropnej baby No i co z tego wyszło Wpadliśmy wszyscy w kabałę. Będziemy mieli dom pełen reporterów, fotografie w gazetach. Pani Parsiwalowa urwała znowu, jak gdyby oczyma wyobraźni oglądała długie serie niedyskretnych zdjęć prasowych. Inspektor pomyślał, że taka perspektywa nie jest dla niej całkowicie nieprzyjemna. Co to było? Arszenik zwróciła się doń żywo. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ustalona, odrzekł chłodnym, urzędowym tonem. Odbędzie się sekcja zwłok i rozprawa u koronera. Ale pan już wszystko wie, prawda? Inaczej nie pokazałby się pan tutaj. Pełna, niewątpliwie tępawa twarz pani Parsiwalowej przybrała chytry wyraz. Naturalnie wypytuje pan domowników co nieboszczyk jadł wczoraj na kolację, dziś na śniadanie. Nie mylę się, prawda? Interesujące też są wszystkie napoje, co? Inspektor nie wątpił, że kobieta łakomie roztrząsa w myślach wszelkie możliwości. Istnieje prawdopodobieństwo, odrzekł z rezerwą, że pan Forteske zasłabł na skutek zatrucia czymś, co spożył dziś w czasie śniadania. W czasie śniadania powtórzyła z nutą zdziwienia. Czy to możliwe? Nie wyobrażam sobie, umilkła na moment, pokręciła głową. Nie wyobrażam sobie, jak ona mogłaby to zrobić w czasie śniadania. Chyba, że przemyciła coś do kawy, kiedy ja nie patrzałam ani Elaine. W takim razie. W głębi hallu zabrzmiał spokojny głos. Herbatę dla pani podano w bibliotece. Pani Iwalowa wzdrygnęła się nerwowo. O. Bardzo dziękuję, pan Nodow. Dobrze mi zrobi filiżanka herbaty. Jestem zupełnie rozbita i Napije się pan herbaty, panie. Panie inspektorze? Nie, proszę pani. Dziękuję. Pulchna kobietka zawahała się na moment. Później odeszła zwolna. Gdy zniknęła za drzwiami, Mary wrzuciła półgłosem. Myślę, że ta idiotka nie słyszała nigdy o karze za zniesławienie. Nil nie odpowiedział, więc zarządzająca domem podjęła chłodno. Mogę służyć panu czymś więcej? Chciałbym pomówić spokojową Ellen. W tej chwili poszła na piętro. Zaprowadzę pana do niej. Ellen była posępna, lecz nie przejawiała lęku. Inspektora powitała z wyrazem triumfu na zwiędłej, surowej twarzy. Paskudna sprawa, proszę pana, zaczęła. Kto by pomyślał, że przyjdzie mi służyć w domu, gdzie wyprawiają się takie rzeczy? Chociaż mogę powiedzieć, że to dla mnie nie całkiem niespodzianka. Poprawdzie dawno powinnam poprosić o zwolnienie, bo to i tamto bardzo mi się nie podoba. Wyrażają się tu nieładnie, piją za dużo, a najbardziej gniwają mnie te świństwa. Nie mam nic przeciwko pani Kramp, ale czy Kramp albo ta kredensowa Gladys wiedzą, co znaczy dobra służba? Wszystko to nic. Najbardziej gniwają mnie te świństwa. O jakich świństwach pani mówi? Może pan jeszcze nic nie słyszał, ale niedługo usłyszy. Cały dom trzęsie się od gadania. Ludzie widują ich tu i tam. Niby to ma być golf albo tenis. Takie rzeczy. Na własne oczy oglądałam, słowo daje. Drzwi biblioteki były niedomknięte, a oni całowali się, migdalili. Mówiła z iście zabójczym jadem. Nil zdawał sobie sprawę, że to pytanie zbędne, jednak zapytał. O kim pani mówi? Ma się rozumieć o naszej pani i tym facecie. Wstydu nie mają. Ale na mój rozum pan coś przewąchał, z pewnością przewąchał. Napuścił kogoś, kto ich śledził. No i do czego doszłoby ostatecznie? Do rozwodu? Tyle, że zamiast rozwodu to się przydarzyło. Twierdzi pani zatem. Wypytuje pan inspektor, co nasz pan jadł i pił i kto mu tamto i owo podawał. Oni to zmajstrowali do spółki, nic innego nie twierdzę. On postarał się gdzieś o truciznę. Ona podała ją panu. Inaczej być nie mogło, jak Bóg na niebie. Widziała pani, kiedy ci sowe jagody w domu albo dajmy na to, na śmietniku. Cisowe jagody, małe złośliwe oczki błysnęły zaciekawieniem. Paskudna trucizna. Kiedy byłam mała, moja mama mówiła często, nie ruszaj tego nigdy. Czy go struli cisowymi jagodami? Nie wiemy jeszcze, kto i czym otruł pana forteskę. Nie widziałam nigdy, żeby ona kręciła się koło cisów. Tego nie powiem, głos Elen zabrzmiał nutą rozczarowania. Z kolei Nil zapytał o znalezione w kieszeni żyto, lecz i tym razem nie posunął się naprzód. Nie, panie inspektorze. Nic o życie nie wiem, odpowiedziała pokojowa. Następne próby też nie przyniosły rezultatu, więc ostatecznie zapytał, czy mógłby porozumieć się z panną Ramspotą. Mogę pójść do niej, odparła Ellen z powątpiewaniem. Zobaczymy. Ale ona bardzo niechętnie widuje ludzi. To bardzo wiekowa osoba i trochę pomylona, proszę pana. Detektyw ponowił prośbę, więc pokojowa poprowadziła go niechętnie korytarzem, przy którego końcu, u szczytu krótkich schodów, znajdowały się pokoje zapewne gdyś dziecinne. Po drodze Nil wyjrzał oknem korytarza i w pobliżu starego Cisa zobaczył swojego sierżanta zajętego rozmową z jakimś mężczyzną, chyba ogrodnikiem. Ellen zastukała do drzwi, a gdy z wnętrza pokoju dobiegła odpowiedź, otworzyła je i powiedziała: Jeden pan z policji chciałby porozmawiać z panią, proszę pani. Panna Ram pod podtesem musiała wyrazić zgodę, bo pokojowa cofnęła się i gestem dała do zrozumienia gościowi, że może wyjść. Pokój był nieprawdopodobnie zagracony i Nil odniósł wrażenie, iż przeniósł się nagle w czasy nie króla Edwarda nawet, lecz królowej Wiktorii. Za stołem przysuniętym do piecyka gazowego siedziała sędziwa dama zajęta układaniem pasjansa. Miała na sobie brązoworudą staroświecką suknię, a jej rzadkie, siwe włosy były uczesane gładko, z przedziałkiem pośrodku głowy. Proszę, odezwała się, nie podnosząc w wzroku. Proszę, niech pan siada. Zastosowanie się do tej uprzejmej propozycji nastręczało pewne trudności, gdyż wszystkie fotele i krzesła były zapełnione książkami i pismami o treści religijnej. Inspektor począł usuwać ostrożnie stos papierów leżący na Sofie, i w tym momencie stara dama zapytała obcesowo: Interesuje Pana praca misjonarzy? Praca misjonarzy obawiam się, łaskawa Pani, że nie najbardziej. Wielka szkoda powinno to Pana interesować. Wie Pan, gdzie w dzisiejszych czasach można znaleźć prawdziwie chrześcijańskiego ducha? W Afryce. Tylko w Czarnej Afryce. W zeszłym tygodniu był u mnie jeden młody duchowny, czarny jak diabeł, ale rzetelny chrześcijanin. Inspektor Nil miał nie lada kłopot z podjęciem dalszej rozmowy, a panna potom jeszcze bardziej zbiła go z tropu mówiąc nieoczekiwanie. Ja nie mam radia. Przepraszam. Łaskawa Pani. Nie zrozumiałem. Myślałam, że chodzi o rejestrację radia czy jakieś inne niemądre formalności. Słucham? Po co Pan przyszedł? Z prawdziwą przykrością muszę poinformować Panią, że dzisiaj z rana Pan Rex Forteske zasłabł nagle i umarł. Panna potom nie przerwała układania pasjansa, nie zdradziła też objawów wzruszenia. Wreszcie ukarana została grzeszna pycha i pewność siebie, powiedziała beznamiętnym tonem. Do tego przyjść musiało. Spodziewam się, że nie jest to dla pani ciężkim ciosem. Nil nie miał pod tym względem wątpliwości, chciał jednak usłyszeć, co sędziwa dama odpowie. Jeżeli zamierzał pan powiedzieć, że nie odczuwam żalu, bynajmniej się pan nie omylił, zmierzyła detektywa bystrym spojrzeniem z nadokularów. Rex Forteske był zatwardziałym grzesznikiem. Nigdy go nie lubiłam. Jego zgon nastąpił nagle. Co słusznie należało się bezbożnikowi, podchwyciła z radosną pasją. Nie wykluczamy możliwości otrucia, dodał Nili urwał, by się przekonać, jaka nastąpi reakcja. Nie było żadnej. Panna Raims potom zamamrotała półgłosem. Czerwona siódemka na czarną ósemkę i teraz można ruszyć króla. Nagle, jak gdyby zaniepokojona milczeniem, znieruchomiała z kartą w palcach i spod oka spojrzała na inspektora. Co pan chce, żebym powiedziała, rzuciła cierpko. Nie ja go otrułam, jeżeli właśnie to interesuje policję. A nie podejrzewa pani, kto mógł to zrobić? Pytanie nad wyraz niestosowne. W tym domu mieszka dwoje dzieci mojej nieboszczki, siostry. Nie wyobrażam sobie, by ktoś z krwi ram z potomków mógł popełnić morderstwo. A ze słów pana wnoszę, że w grę wchodzi morderstwo, prawda? Tego nie powiedziałem, łaskawa pani. rzecz oczywista, że to było morderstwo. W swoim czasie nie jeden chętnie wyprawiłby na tamten świat Reksa, człowieka absolutnie pozbawionego skrupułów. No, a jak to się mówi, dawne grzechy rzucają długie cienie. Czy to aluzja do jakiejś określonej osoby? Panna Reims potom zgarnęła karty i dźwignęła się z fotela. mille zauważył wówczas, że to kobieta okazałego wzrostu. Najwyższa pora, żeby pan sobie poszedł, Powiedziała bez gniewu, lecz z chłodną stanowczością. Jeżeli interesuje pana moje zdania, sądzę, że uśmiercił go ktoś ze służby. Kamerdyner sprawia wrażenie skończonego łajdaka, a kredensowa jest z pewnością nienormalna. Żegnam pana. Inspektor Nil wyniósł się pokornie z pokoju. Starsza pani z charakterem, z nielada charakterem. Nic niepodobna z niej wyciągnąć. Zszedłszy po schodach do halu nieoczekiwanie znalazł się twarzą w twarz z wysoką, ciemnowłosą młodą osobą. Miała na sobie wilgotny płaszcz przeciwdeszczowy i spojrzała na inspektora z wyrazem zaskakującej pustki w oczach. Dopiero co wróciłam, odezwała się cicho i powiedziano mi. Powiedziano, że ojciec nie żyje. Niestety, proszę pani, to prawda. Dziewczyna wyciągnęła rękę, jak gdyby szukając oparcia. Znalazła za sobą dębowe krzesło i opadła na nie bezwładnie, sztywno. Nie. Ach, nie, westchnęła i dwie duże łzy spłynęły z jej oczu. Nie myślałam, że jestem do Ojca przywiązana. Nie. Zdawało mi się, że go nienawidzę. Ale myliłam się chyba, bo. Bo inaczej nie byłoby mi żal. A jest mi żal. Z pewnością. Umilkła i przez czas pewien siedziała nieruchomo, zapatrzona przed siebie. Łzy nadal ciekły z jej oczu, spływały po twarzy. I to okropne, że teraz wszystko będzie dobrze, podjęła nagle zdławionym głosem. Mogę wyjść za Geralda. Mogę zrobić, co mi się podoba. Ale dlaczego musiało się to stać takim kosztem? Nie życzyłam ojcu śmierci. Naprawdę nie życzyłam. Mój Boże! Biedny, biedny tatuś! Inspektor Nil był nieco zaskoczony, gdyż pierwszy raz napotkał w domu podcisami objawy żalu po zmarłym. Rozdział Dziewiąty. Według mnie wszystko wskazuje na żonę, powiedział naczelnik Wydziału Śledczego kiedy inspektor Nil złożył wyczerpujący raport. Była to doskonała charakterystyka sprawy zwięzła, bez pominięcia żadnego istotnego szczegółu. Tak. Wszystko wskazuje na żonę, powtórzył przełożony. A co pan o tym sądzi, Nil? Inspektor przyznał mu słuszność i pomyślał cynicznie, że w podobnych przypadkach z reguły wszystko wskazuje na żonę albo na męża. Oczywiście miała sposobność ciągnął naczelnik i motyw. Był motyw, prawda, Nil? Zapewne, panie naczelniku. Ten Vivian Dubois. Myśli pan, Nil, że i on maczał w tym palce? Nie zdaje mi się, panie naczelniku. Wygląda na faceta bardzo dbałego o własną skórę. Mógł podejrzewać, że ona coś knuje, nie sądzę jednak by był inspiratorem. Zaostrożny na to, prawda? O wiele zaostrożny. Nie należy pochopnie wyciągać wniosków, lecz moim zdaniem, to dobra hipoteza robocza, są jeszcze dwie osoby, które miały sposobność. Co pan o nich powie? Córka Denata i synowa. Córka kocha się w młodym człowieku który był bardzo źle widziany przez ojca i stanowczo nie ożeni się z nią, jeżeli nie będzie miała pieniędzy. To stwarza jej motyw. Na temat synowej wolałbym nie wypowiadać się je jeszcze. Zbyt mało o niej wiem. Niewątpliwie każda z tych trzech pań była w stanie otruć reksa Forteskę, a nie bardzo sobie wyobrażam, jak mógłby tego dokazać ktokolwiek inny. Kredensowa, kamerdyner, kucharka mieli do czynienia ze śniadaniem, Przygotowywali je lub podawali. Ale nie rozumiem, skąd ktoś z nich miałby pewność, że tylko Rex Forteske, nikt więcej, połknie taksynę. Oczywiście, jeżeli to była taksyna. Była, powiedział przełożony. Dopiero co otrzymałem wstępny wynik badania. W porządku. Możemy iść dalej. Służba nie wydaje się Panu podejrzana? Kamerdyner i kredensowa sprawiają wrażenie zdenerwowanych. Ale nie widzę w tym nic dziwnego. Podobne reakcje zdarzają się często. Kucharka broni się za wzięcie, a pokojowa jest kontenta na ponuro. Wszystko to uważam za objawy pospolite i naturalne. Nikt więcej nie nasuwa podejrzeń? Nie sądzę, panie naczelniku. Inspektor Nil przypomniał sobie Mary Doff i jej zagadkowe uśmiechy. Zarządzająca domem niewątpliwie zdradzała niechęć wobec rodziny pracodawców. Skoro już wiemy, że w grę wchodzi taksyna, należy znaleźć dowody, jak truciciel zdobył ją lub przygotował. Właśnie Nil. Śmiało proszę robić, co należy. Aha, jest u nas parsiwal Forteske. Zamieniłem już z nim kilka słów. Czeka, żeby z Panem porozmawiać. Odnaleźliśmy także drugiego syna. Zatrzymał się w Paryżu, w hotelu Bristol. Dzisiaj wybiera się do Anglii. Sądzę, że powinien pan go spotkać na lotnisku. Tak jest, panie naczelniku. Teraz niech pan pogada z parsiwalem Forteskę, naczelnik parsknął śmiechem. Odniosłem wrażenie, że to percy cwaniak. Pan parsiwal Forteskę, starannie ubrany i gładki mężczyzna lat około trzydziestu. Miał bardzo jasne włosy oraz rzęsy i odznaczał się pedantycznym sposobem mówienia. Nie trudno wyobrazić sobie panu, panie inspektorze, że to, co zaszło, odczułem jako wstrząs nader dotkliwy. Rzecz zrozumiała proszę pana, zgodził się Nil. Z całą pewnością twierdzę, że w dniu przedwczorajszym, kiedy wyjeżdżałem z domu, ojciec czuł się doskonale. Wobec tego odnoszę wrażenie, iż zatrucie pokarmowe musiało nastąpić zupełnie nagle. Tak, przyznał inspektor Nil. To nastąpiło zupełnie nagle, ale nie miało nic wspólnego z zatruciem pokarmowym. Parsiwal zmarszczył czoło, szeroko otworzył oczy. Nie miało nic wspólnego. Więc co się stało? Pański ojciec został otruty taksyną. Taksyną? Nigdy tej nazwy nie słyszałem. Sądzę, że mało kto ją słyszał. To zabójcza substancja, działająca bardzo gwałtownie. Czy pan sądzi, inspektorze, że ktoś rozmyślnie otruł mojego ojca? Na to wygląda, proszę pana. Przerażająca historia. Istotnie proszę pana, przerażająca. A rozumiem teraz, czemu w szpitalu zachowywali się tak dziwnie? Czemu skierowali mnie tutaj? Bąknął parsiwal Forteska i po niedługiej pauzie dodał pytającym tonem: Co będzie z pogrzebem? Rozprawę u koronera wyznaczono na jutro po sekcji zwłok. Oczywiście, będzie to postępowanie czysto formalne i z pewnością zostanie odroczone. Taka jest procedura w podobnych przypadkach. Zazwyczaj, proszę pana. Wolno zapytać, panie inspektorze, czy są jakieś domysły, podejrzenia co do. Nie wyobrażam sobie. Parsiwal urwał znowu. Moja odpowiedź byłaby dziś przedwczesna, proszę pana, odparł cicho detektyw. Aha. Zapewne. Niewątpliwie jednak pomocne będą dla nas informacje o zapisach testamentowych pańskiego ojca. Mógłby pan powiedzieć coś na ten temat albo podać adres doradców prawnych Nieboszczyka? Jego doradcy prawni to Billingspy, Horsetorp i Walters. Kancelaria mieści się przy Bedford Square, ale treść testamentu ojca jest mi znana w najistotniejszych punktach. Mogę ją panu podać. Bardzo proszę Niestety, proszę pana, to formalność, której nie da się uniknąć. Ojciec sporządził na nowo testament po swoim ślubie Mniej więcej przed dwoma laty odparł parsiwal Forteskę z cechującą go precyzją. Kwotę 100 tysięcy funtów zapisał na własność żonie. Dla mojej siostry Elaine przeznaczył na tych samych warunkach 50 tysięcy. Mnie mianował generalnym spadkobiercą. Ponadto jestem już oczywiście współwłaścicielem firmy. Nie ma w testamencie zapisu na rzecz pańskiego brata, Lancelota forteske Nie ma. Stosunki między moim ojcem a bratem zostały dawno zerwane. Powiedział Parsiwal. Inspektor spojrzał nań bystro, ale doszedł do wniosku, że ostatnie twierdzenie nie nasuwa wątpliwości. A zatem, podjął, z testamentu zmarłego wynika, że korzyść odniosą trzy osoby: pani Forteske, panna Elain Forteske i oczywiście pan. Ja zyskam nie najwięcej, westchnął Parsiwal. Widzi pan. Inspektorze, trzeba będzie zapłacić podatek spadkowy. No i ostatnio ojciec był, wyrażając się no i oględniej, cokolwiek lekkomyślny w pewnych operacjach finansowych. A pan niezupełnie zgadzał się z nim co do zasad prowadzenia interesów, prawda, podchwycił gładko inspektor Nil. Próbowałem przedstawić ojcu swój punkt widzenia. Niestety jednak, Parsiwal bezradnie rozłożył ręce. Próbował pan przedstawić swój punkt widzenia energicznie, prawda? Raczej usiłował go pan narzucić? Doszło nawet do kłótni, o ile się nie mylę? W taki sposób, inspektorze, nie określiłbym sytuacji. Młody człowiek zarumienił się lekko, gniewnie zmarszczył czoło. Może wobec tego gwałtowna sprzeczka w biurze tyczyła innej sprawy? Nie było żadnej sprzeczki. Inspektorze. Naprawdę, proszę pana, zresztą mniejsza o to, czy zerwanie stosunków między pańskim ojcem a bratem trwało do końca? Niewątpliwie. Zachcę więc pan wyjaśnić, co to może znaczyć, powiedział Nil prezentując blog z tekstem depeszy, którą Merydow przyjęła telefonicznie. Parsiwal szybko przeczytał telegram i wydał zdławiony okrzyk oburzenia. Niedowierzania, zdziwienia. Nic nie rozumiem. Doprawdy nie rozumiem. Własnym oczom nie wierzę. A jednak to fakt proszę pana. Pański brat dziś przybywa z Paryża. Historia nie do pojęcia. Doprawdy nic nie rozumiem. Trudno mi uwierzyć. Ojciec nie rozmawiał z Panem na ten temat. Nigdy. Słowa nie pisnął. Co za potworność. Wzywać ci haczem Lancelota za moimi plecami. Zapewne nie orientuje się pan, dlaczego pan Forteske tak postąpił? Naturalnie, że się nie orientuje, ale to odpowiada całemu jego postępowaniu w ostatnich czasach. Był szalony, nieobliczalny. Najwyższy czas było z tym skończyć. Ja. Parsival umilkł raptownie, krew odpłynęła mu z twarzy. Zapomniałem, bąknął. Niepewnie. Na chwilę zapomniałem, że on nie żyje. Inspektor Nil ze współczuciem pochylił głowę. Parsiwal forteskę wstał i, sięgając po kapelusz, dodał spokojnie: Zechce pan porozumiewać się ze mną w razie potrzeby. Sądzę jednak, że i tak będzie pan wkrótce w domku podcisami. Tak, proszę pana. Stale przebywa tam teraz jeden z moich podwładnych. Parsiwal wzdrygnął się nerwowo. Wszystko to przykre, inspektorze, niezmiernie przykre. Że też właśnie nas musiało spotkać coś podobnego, westchnął i zmierzając w kierunku wyjścia dorzucił. Większą część dnia spędzę w biurze. Mamy moc spraw do załatwienia. Ale wieczorem przyjadę do domu. Rozumiem, proszę pana, powiedział Nili dodał, kiedy drzwi zamknęły się za gościem. Rzeczywiście, percy cwaniak. Słucham, panie inspektorze, ocknął się sierżant haj, który dotychczas siedział. Skromnie pod ścianą Nic ważnego, haj odparł Nil. To obrzydliwi ludzie. Wszyscy. Rozdział 10. W pięć minut po starcie z lebo Urgetlans rozłożył numer kontynentalnego wydania Daily maju i niebawem wydał okrzyk zdumienia. Pat, która zajmowała sąsiedni fotel, pytająco spojrzała na męża. Ojciec wyjąkał. Nie żyje. Nie żyje? Twój ojciec? Tak. Zasłabł nagle w biurze. Odwieziono go do szpitala świętego Judy. Tam wkrótce umarł. Szczerze ci współczuję, kochany. Co to było? Wylew krwi do mózgu? Tak mi się zdaje zapewne. Czy miał już dawniej taki wylew? Nie. O ile mi wiadomo nie miał. Sądziłam dotąd, że pierwszy wylew nigdy nie bywa śmiertelny. Biedny staruszek, westchnął lans. Nie podejrzewałem, że jestem do niego przywiązany. Ale teraz, kiedy nie żyję. Zawsze kochałeś ojca, podchwyciła Pat. Czy ja wiem? Nie wszyscy mamy twój poczciwy charakter. No i co? Jeszcze raz odezwał się mój dawny pech. Właśnie. Dziwna historia, że coś takiego wydarzyło się akurat w czasie Twojego powrotu do kraju. Dziwna historia. Lancelot spojrzał bystro na żonę. Czemu nazwałaś to, Pat, dziwną historią? No, taki zbieg okoliczności, odparła zaskoczona nieco młoda kobieta. Chciałaś powiedzieć, że wszystko, co rozpocznę, źle się kończy? Nic podobnego. Nie tylko Tobie trafić się może niedobra pasa. Zapewne. Nie tylko mnie trafić się może coś takiego. Szczerze ci współczuję, kochany, powtórzyła Pat. Kiedy wylądowali na lotnisku i w samolocie czekali na wyładunek, funkcjonariusz linii lotniczych zawołał donośnym, dźwięcznym głosem. Czy na pokładzie znajduje się pan Lancelot Fortescue? Jestem. Pozwoli pan ze mną. Lancelot oraz Pat opuścili samolot przed resztą pasażerów, a gdy mijali parę zajmującą ostatnie fotele, dobiegł ich szept mężczyzny informującego swoją żonę. Pewno to notoryczni przemytnicy przychwyceni na gorącym uczynku. Fantastyczna historia po prostu fantastyczna. Lancelot Forteske spojrzał przez stół na inspektora z wydziału śledczego, mile zaś ze zrozumieniem pokiwał głową. Tak, synna. Cisowe jagody. Czysty melodramat. Panu, inspektorze, takie sprawy wydają się zwykłe. Wchodzą w zakres normalnego dnia pracy. Dla mnie wiadomość o otruciu w naszej rodzinie brzmi jak szalencza blaga. Czy nie domyśla się pan przypadkiem, kto mógł otruć pańskiego ojca? Skąd, u boga ojca? Myślę, że w świecie interesów stary musiał mieć gromadę wrogów, ludzi, co chętnie żywcem obłupiliby go ze skóry, puścili z torbami, takie rzeczy. Ale żeby zaraz truć. Zresztą nie było mnie na miejscu. Długi czas spędziłem z dala od kraju i mało co wiedziałem o sytuacji w domu. Oto właśnie chciałem zapytać, proszę pana. Słyszałem od pańskiego brata, że stosunki między panem a ojcem uległy zerwaniu i taki stan utrzymywał się przez lata. Czy mógłbym się dowiedzieć, jakie okoliczności skłoniły pana do powrotu w obecnej chwili? Naturalnie, inspektorze. Dostałem od ojca wiadomość. Kiedy to było? Aha. Pół roku temu, wkrótce po moim ślubie. Pisał wtedy, że chętnie puści w niepamięć dawne urazy. Proponował, abym wrócił do kraju i podjął pracę w firmie, ale o warunkach tej pracy wyrażał się, mogliście, więc miałem wątpliwości, czy przyjąć ofertę. W każdym razie wybrałem się do Anglii, chyba w sierpniu, tak, w sierpniu tego roku, przed trzema miesiącami. Odwiedziłem ojca w domku podcisami i Muszę przyznać, otrzymałem bardzo korzystne propozycje. Odpowiedziałem, że zastanowię się i oczywiście porozmawiam z żoną. Przyznał mi słuszność, wobec czego poleciałem do Afryki Wschodniej i po naradzie spad zdecydowałem zrobić to, o co stary prosił. Naturalnie musiałem zlikwidować swoje sprawy, co obiecałem załatwić do końca zeszłego miesiąca. O dokładnej dacie przyjazdu do Anglii miałem zawiadomić ojca telegraficznie. Inspektor Nil zakasłał dyskretnie. Wydaje mi się, że ten przyjazd do Anglii sprawił pańskiemu bratu nie lada niespodziankę. Przystojną twarz młodego człowieka rozjaśnił nagły uśmiech, pogodny i nieco obuzerski. Jestem przekonany, że stary, poczciwy percy nic nie podejrzewał. W sierpniu był na urlopie w Norwegii. Pewno dlatego właśnie Stary wybrał sierpień. Rozumie pan? Montował całą sprawę za plecami synalka. Zresztą coś mi mówi, że oferta pod moim adresem wynikła w rezultacie nieporozumień między moim ojcem a Percym albo Walem, jak woli, by go nazywano. Wal usiłował dyregować Starym, a Stary nie lubił nigdy podobnych historii. Nie wiem dokładnie, co wywołało kłótnie, lecz w każdym razie ojciec był rozwścieczony. Zapewne wpadł na pomysł, że nie najgorzej będzie mnie sprowadzić do kraju i tą metodą zagwoździć najcięższe armaty biednego starego Wala. I jeszcze jedno. Nigdy nie przepadał za żoną Parsiwala, a moje małżeństwo pochlebiało mu z pobudek snobistycznych. Prawdopodobnie uważał za dobry dowcip ściągnięcie mnie do kraju i postawienie szanownego parsiwala wobec faktu dokonanego. Jak długo był pan w domku pod cisami podczas sierpniowej wizyty w Anglii? Godzinę, inspektorze, może dwie godziny. Stary nie proponował mi noclegu. Mam wrażenie, że chciał ubić interes w sekrecie przed parsiwalem, uniknąć nawet plotek służby. Jak już wspomniałem, postanowiliśmy, że się zastanowię, pomówię z Pati o rezultatach zawiadomię ojca listownie. Tak też zrobiłem. Napisałem, podając przybliżony termin powrotu, no a wczoraj wysłałem z Paryża depeszę. depesze, która ogromnie zdziwiła pańskiego brata. Nic dziwnego, inspektorze, chociaż w ostatecznym wyniku perce wygrał, jak zawsze. Zjawiłem się za późno. Rozumiem. Zjawił się pan za późno, powiedział Niltonem zastanowienia i dodał żywo. Aha. Czy w czasie sierpniowych odwiedzin spotkał pan kogoś więcej z rodziny? Herbatę piliśmy z moją macochą. Nie znał jej panu przednio? Nie znałem. Lancelot znowu uśmiechnął się nieoczekiwanie. Stary wiedział. Co robi? Znalazł ładną kobietkę, co najmniej trzydzieści lat młodszą od siebie. Wybaczy pan moje pytanie, ale czy to małżeństwo miał pan za złe ojcu? Czy miał je za złe pański brat? Ja z pewnością nie, inspektorze. Myślę, że Percy też nie czuł razy. Nasza matka umarła, kiedy mieliśmy dwanaście i dziesięć lat. Otwarcie mówiąc, dziwiło mnie zawsze, że ojciec wcześniej nie ożenił się powtórnie. Związek z osobą o wiele młodszą stwarza zawsze pewne ryzyko. Bąknął Nil jak gdyby do siebie. Czy to opinia mojego braciszka? Odpowiada jego stylowi. Percy uchodził zawsze za mistrza w dziedzinie insynuacji. A może sprawa załatwiona, inspektorze? Może pani Forteska jest podejrzana o otrucie męża? Jeszcze zbyt wcześnie, by wyrażać konkretne poglądy na jakiekolwiek kwestie, odparł chłodno detektyw. Wolno zapytać o Pańskie plany? Moje plany? Land zastanowił się na moment. H.M. Będę musiał obmyślić nowe plany. Rzecz zrozumiała. Gdzie podziewa się moja rodzina? Czy wszyscy są w domku podcisami? Tak, proszę Pana. Zaraz tam pojadę, a ty, zwrócił się do żony, zatrzymasz się chwilowo w hotelu. Także pomysł, zaprotestowała żywo. Ja też pojadę, Lans. Nie, moja droga. Dlaczego? Wolę być z tobą. Nie, pat, doprawdy, nie, zatrzymasz się w. Słowo daje. Strasznie dawno nie zaglądałem do Londynu. W swoim czasie hotel Barnes był przyjemny, spokojny. Chyba istnieje nadal, inspektorze? Oczywiście, proszę pana. Więc sprawa załatwiona, Pat. Zainstaluję cię tam, jeżeli mają wolny pokój. Później sam złożę wizytę w domku pod cisami. Nie rozumiem, kochanie, czemu nie pozwalasz mi wybrać się z tobą? Lanc zrobił minę bardzo serio. Otwarcie mówiąc, Pat, nie spodziewam się serdecznego przyjęcia. Zaproszenie otrzymałem od Ojca, ale on nie żyje. Nie mam pojęcia, kto jest dziś właścicielem posiadłości. Myślę, że Percy lub może Adela. Tak czy inaczej, wolę sprawdzić, jak zostanę powitany, zanim pokażę tam ciebie. Jest jeszcze jedna kwestia. Jaka? Nie chcę wprowadzać cię do domu, w którym grasuje truciciel. Co za nonsens, obruszyła się młoda kobieta. Wolę nie ryzykować, odparł Lans z naciskiem. Tam, gdzie w grę wchodzi twoja osoba, Pat. Rozdział jedenasty. Pan Dubois zirytował się mocno. Listadeli forteskę podarł i wrzucił do kosza na śmiecie. Następnie, pod wpływem nagłego przypływu rozwagi, wyłowił strzępki spośród innych papierów, podpalił i dopilnował, by zgorzały na popiół. Zajęty tym mamrotał do siebie. Czemu, ulicha, baby muszą być tak piekielnie głupie? Najprostszy zdrowy rozsądek urwał, gdyż zreflektował się, że kobietom zawsze brakuje zdrowego rozsądku, wiedział o tym niedostatku i często korzystał z niego, nie pochwalał go jednak. Sam przedsięwziął wszelkie możliwe środki ostrożności. Zapowiedział, że w razie telefonu pani Forteske nie będzie go w hotelu. I co? Dzwoniła już trzykrotnie, a teraz przysłała list. Nie ma nic gorszego niż pisanina. Pan Dubois zamyślił się głęboko i po chwili ruszył do telefonu. Mógłbym prosić panią Forteskę? To Dubois. Vivian. Nareszcie usłyszał wkrótce jej głos. Tak, Adelo, to ja. Ale bądź ostrożna. Skąd mówisz? Z biblioteki. Jesteś pewna, że cię nie podsłuchują? Nie ma nikogo w halu? Dlaczego miałby ktoś podsłuchiwać? Nigdy nic nie wiadomo. Policjanci kręcą się jeszcze po domu? Nie. Dokądś poszli? Nie ma ich teraz. Vivian. Kochanie, jakie to wszystko okropne. Rzeczywiście, okropne. Ale posłuchaj, Adelo. Musimy być ostrożni. Ma się rozumieć, kochanie. Nie mów do mnie kochanie przez telefon. To bardzo ryzykowne. Czy ty nie popadłeś w panikę? Przecież teraz wszyscy do wszystkich mówią kochanie. Tak. Masz rację. Posłuchaj. Nie dzwoń do mnie. Nie pisz. Co takiego? Vivian. To tylko chwilowe. Zrozum. Musimy być ostrożni. A Zrozumiałam, powiedziała z nutą urazy. Posłuchaj, Adelo. Chodzi o moje listy do ciebie. Spaliłaś je, prawda? Naturalnie, odparła po chwili wahania. Obiecałam ci przecież, że to zrobię. Więc wszystko w porządku. Skończymy chyba rozmowę? Nie telefonuj do mnie, nie pisz. Sam odezwę się w stosownej porze. Pan Dubois odłożył słuchawkę. Z zastanowieniem pogładził się po twarzy. Nie w smak mu była chwila wahania przed informacją o spaleniu listów. Czy je naprawdę spaliła? Wszystkie kobiety są jednakowe w takich sprawach. Obiecują i nie dotrzymują słowa. Listy, bodaj je licho. Baby wymagają zawsze, aby do nich pisywać. On był naturalnie przezorny układając bardzo nieliczne listy do Adeli Forteske. Ale co w nich dokładnie pisał? Czy do zwyczajnych w podobnych razach bredni nie przyplątały się jakieś szczególne słowa, zwroty, z których policja potrafi wycisnąć dogodne dla siebie wnioski? Cóż, moje listy są raczej niewinne, ale czy podobna pamiętać wszystko medytował z niepokojem wzrastającym z minuty na minutę. Przypuśćmy, że Adela nie spaliła listów. Czy będzie miała dosyć oleju w głowie, żeby zrobić to zaraz? A jeżeli policja już położyła na nich łapę, gdzie Adela może przechowywać moje listy? Pewno w swoim saloniku na piętrze, w tym cudacznym biureczku, antyku, podrabianym na styl Ludwika XIV. Coś tam kiedyś gadała o sekretnej szufladce. Sekretna szufladka. Niezły kawał. Sekretna, ale nie dla policjantów. Tyle, że policjantów nie ma teraz w domku pod cisami. Adela mówiła, że byli z rana, ale dokąd się wnieśli? Do tej pory zapewne szukali śladów trucizny w żywności i napojach. Nie mieli czasu na szczegółowe przetrząśnięcie domu. Może potrzebny im będzie nakaz rewizji? Jeżeli zaczną działać śmiało, niezwłocznie, to zapewne. Pan Dubois ujrzał oczyma wyobraźni domek pod cisami. Będzie zapadał zmrok. Herbata zostanie podana w bibliotece albo w salonie. Cała rodzina zgromadzi się na parterze. Służba siądzie do podwieczorku w suterenie. Nikogo nie będzie na piętrze. Cóż łatwiejszego niż niepostrzeżenie minąć ogród, w którym cisowe szpalery stwarzają doskonałą osłonę. A od strony tarasu są boczne drzwi. Nigdy nie zamykane na klucz przed późnym wieczorem. Nie trudno wybrać odpowiedni moment, tamtędy zakraść się do domu, później na piętro. Vivian Dubois zastanawiał się głęboko, jak należy postąpić. Gdyby śmierć Rexa Forteske przypisano wylewowi krwi do mózgu czy też zawałowi serca, sytuacja wyglądałaby całkiem inaczej. Ale w istniejących warunkach. Przesadna ostrożność, lepsza niż żal po czasie. bąknął półgłosem pan Dubois. Merydow schodziła wolno z piętra. Na podejście głównej klatki schodowej zatrzymała się przed oknem, z którego dnia poprzedniego obserwowała przyjazd inspektora Nila. Zobaczyła coś i tym razem. W szarzejącym świetle zarysowała się sylwetka mężczyzny, aby zniknąć wnet za cisowym żywopłotem. Dziewczynie przyszło na myśl, że to zapewne Lancelot Fortescue, syn marnotrawny. Może odprawił samochód przy bramie, a sam wędruje po ogrodzie, odświeża dawne wspomnienia przed spotkaniem z niechętną najprawdopodobniej rodziną. Merydow współczuła trochę Lancelotowi i była dla nią usposobiona przychylnie. Z. Uśmiechem ruszyła dalej i w hallu zobaczyła kredensową gladys która na jej widok wzdrygnęła się nerwowo. Czy ktoś dzwonił przed chwilą? zapytała Mary. Zdawało mi się, że słyszałam telefon. Nie. Nikt. Pomyłka. Ktoś chciał się połączyć z pralnią, odpowiedziała Gladys rozdygotanym głosem. A przedtem telefonował pan Dubois. Prosił panią Forteskę. Aha. Odchodząc w głąb hallu Mary rzuciła przez ramię. Czas na herbatę, Gladys. Nie podałaś jej jeszcze? Chyba, proszę pani, nie ma jeszcze pół do piątej. Jest za dwadzieścia piąta. Pośpiesz się, proszę. Zarządzająca domem weszła do biblioteki, gdzie Adela Forteska siedziała na sofie. Zapatrzona w ogień na kominku skubała maleńką koronkową chusteczkę. Kiedy będzie herbata? zapytała gniewnie. Za chwilę odpowiedziała Merydow i przyklękła, by szczypcami podnieść płonącą szczapę, która wysunęła się z kominka. Uzupełniła ogień jeszcze jednym polanem oraz szufelką węgla. Tymczasem Gladys wbiegła do kuchni. Pani Kramp. Która pochylona nad stołem wyrabiała ciasto w ogromnej miejsce, zwróciła ku dziewczynie twarz zaczerwienioną i gniewną. Dzwonek z biblioteki brzęczy i brzęczy, powiedziała. Najwyższy czas, moja mała, podać herbatę. Zaraz, proszę pani, już lecę. Pogadam ja z Krampem dziś wieczór, mruknęła do siebie kucharka. Przepędzę go na cztery wiatry. W pokoju kredensowym Gladys przypomniała sobie, że nie naszykowała kanapek. Drobiazg. Da sobie spokój. I tak jest mnóstwo do lodzenia. Dwa gatunki ciasta herbatniki, rogale, miód, czarnorynkowe masło prosto z farmy. Obejdzie się bez kanapek z pomidorami i pasztetem z gęsich wątróbek. Mam dość innych spraw na głowie, pomyślała dziewczyna. A pani Kramp złości się tylko dlatego, że jej mężulek wyszedł. Także powód miał rację. Przecież dziś jest jego wolny dzień. Czajnik gotuje się jak wszyscy diabli, zawołała z kuchni pani Kramp. Nigdy nie zaparzysz herbaty, czy co? Już idę. Idę, odkrzyknęła Gladys. Nie mierząc łyżką, sypnęła garść herbaty do dużego, srebrnego imbryka, skoczyła z nim do kuchni i napełniła wrzątkiem. Imbryk i czajnik z gotującą wodą umieściła na ciężkiej, również srebrnej tacy i zaniósłszy ją do biblioteki postawiła na stoliczku obok sofy. Spiesznie pobiegła do kuchni po drugą tacę z ciastem i dodatkami. Kiedy jednak wracała przez hali, podskoczyła nerwowo, słysząc zgrzyt starego szafkowego zegara który sposobił się do bicia. W bibliotece Adela Forteske zwróciła się do w zaczepnym tonem. Gdzie się dziś wszyscy podzieli? Nie mam pojęcia, proszę pani. Panna Elain już dość dawno przyszła do domu. Pani Walowa pisze zapewne listy w swoim pokoju. Naturalnie, rzuciła gniewnie Adela. Pisze listy. Nie może dać spokoju pisaniu listów. Nie różni się od innych osób ze swej sfery. Śmierci ludzkie nieszczęście to dla niej największa przyjemność. Hiena. prawdziwa hiena. Zawiadomie ją, że herba ta czeka wtrąciła taktownie zarządzająca domem i od progu cofnęła się, aby przepuścić pannę forteskę. Zimno dziś Powiedziała Elaine i przycupnąwszy nad ogniem miała zacierać ręce. W halu Mary przystanęła. Na jednej z komut zobaczyła dużą tacę z ciastem i dodatkami. Było prawie ciemno, więc przekręciła wyłącznik i w tym momencie odniosła wrażenie, że z piętra dobiega odgłos kroków Jennifer forteskę zmierzającej w kierunku schodów. Jednakże nikt się nie pokazał wobec czego Mary weszła na piętro i minęła korytarz wiodący do pokoi sypialnych. Państwo parsiwalowie zajmowali samodzielny apartament w lewym skrzydle domu. Mary zapukała do drzwi ich saloniku, aby uczynić zadość formalności, której Jennifer wymagała, przywodząc tym do pasji kamerdynera Krampa. Proszę, zabrzmiał dźwięczny głos. Mary uchyliła drzwi, aby oznajmić, Herbata już podana, proszę pani. Zdziwiła się trochę, gdy zauważyła, że pani Walowa zdejmuje właśnie ciepły płaszcz z wielbłądziej wełny. Nie wiedziałam, że pani wychodziła, bąknęła. Byłam tylko w ogrodzie odparła lekko zdyszana Jennifer. Chciałam odetchnąć świeżym powietrzem, ale prędko zorientowałam się, że jest za chłodno. Chętnie doprawdy zejdę na dół, żeby usiąść przy ogniu. Centralne ogrzewanie nie działa, jak trzeba. Ktoś powinien zwrócić na to uwagę ogrodnikom. Ja się tym zajmę, obiecała zarządzająca. Jennifer rzuciła płaszcz na krzesło i wyszła z pokoju za Mary, która na schodach ją przepuściła. W halu panna dowzdziwiła się zauważywszy tacę z ciastkami na dawnym miejscu. Zamierzała właśnie pójść do pokoju kredensowego i zawołać Gladys, gdy w drzwiach biblioteki stanęła Dela Forteske. Czy do końca świata nie dostaniemy nic do herbaty? cyknęła gniewnie. Mary szybko chwyciła tacę, zaniosła do biblioteki i zawartość rozstawiła na kilku niskich stolikach w pobliżu kominka. Kiedy wracała do hallu z próżną tacą, usłyszała dzwonek. Co tchu pozbyła się tacy i ruszyła w stronę drzwi frontowych. Ciekawa była syna marnotrawnego, jeżeli rzeczywiście to on przybywa wreszcie. Jaki niepodobny do reszty rodziny, pomyślała, gdy w progu stanął młody mężczyzna o szczupłej, śniadej twarzy i zarysie ironicznego uśmiechu na ustach. Pan Lancelot Fortescue? We własnej osobie. A pański bagaż? Taksówkę odprawiłem. Nie mam nic więcej. Uśmiechnął się Lancelot, podnosząc średni ich rozmiarów w torbę podróżną. Mary zdziwiła się trochę. Przyjechał pan taksówką? Myślałam, że pan spacerował po ogrodzie. Gdzie małżonka? Moja żona nie przyjedzie tutaj, odparł młody człowiek, a jego twarz przybrała posępny wyraz. W każdym razie nie zaraz. Rozumiem. Pozwoli pan ze mną. Wszyscy są w bibliotece przy herbacie. Doprowadziwszy gościa do drzwi biblioteki, Merydow cofnęła się. Pomyślała, że Lancelot fortezkę to bardzo przystojny mężczyzna i niezwłocznie uzupełniła swoje spostrzeżenie wnioskiem, że podobnego zdania jest bez wątpienia tłum kobiet. Lans. Elaine podbiegła do brata, zarzuciła mu ręce na szyję i uścisnęła go z nieoczekiwanym dla niej entuzjazmem pod Tak, Lans. Dobry wieczór. Wyjąkał nowo przybyły i łagodnie uwolnił się z objęć siostry. A to Jennifer, prawda? Pani Walowa przyglądała mu się z nietajoną ciekawością. Niestety walnie wrócił jeszcze z Londynu, powiedziała. Sam rozumiesz, że ma moc spraw do załatwienia Oczywiście wszystko spadło na niego Musi dopilnować każdego drobiazgu Nie wyobrażasz sobie, co my tutaj przechodzimy Rzeczywiście To musi być okropne Zgodził się Lance z powagą i zwrócił wzrok ku kobiecie Która siedziała na sofie i trzymając w palcach kawałek rogala z miodem Zdawała się chłodne oceniać gościa Prawda Zawołała Jennifer. Ty przecież nie znasz Adeli. Miałem już zaszczyt, bąknął niewyraźnie Lansu ujmując dłoń pani Forteskę. Gdy spojrzał na nią z góry, zatrzepotała powiekami. Odłożyła na talerz kawałek rogala z miodem i lewą ręką poprawiła włosy. Był to gastiście kobiecy, świadczący, że w pokoju zjawił się przystojny mężczyzna. Usiądź obok mnie, Lance. Proszę, odezwała się Adela głębokim głosem. Cieszy mnie Twój przyjazd, ciągnęła, nalewając mu herbatę. Bardzo potrzeba nam w domu drugiego mężczyzny. Chętnie będę pomagał w miarę sił i możliwości. Wiesz zapewne, a może nie wiesz dotąd, że mieliśmy tutaj policję. Trudno doprawdy uwierzyć. Zająknęła się i po chwili krzyknęła rozpaczliwie. Straszne. To wszystko jest straszne. Tak. Niewątpliwie, przyznał Lancelot tonem zrozumienia i współczucia. I mnie policja spotkała na lotnisku. Policja? Tak. I co? Powiedziano mi, co zaszło. Rek został otruty, podjęła Adela tak przynajmniej myśli policja, tak mówi. Nie było to zatrucie pokarmowe, nic podobnego. Chodzi o otrucie rozmyślne. Nie wątpię, nie mam cienia wątpliwości, że zdaniem policjantów musiał to zrobić ktoś z nas. Ich zmartwienie, nie nasze, odparł pocieszająco Lancelot i uśmiechnął się nieoczekiwanie. Muszą dowieść słuszności swojego zdania. Wyśmienity napój. Od lat nie próbowałem prawdziwej angielskiej herbaty. Reszcie towarzystwa łatwo uzielił się nastrój bardziej pogodny. A twoja żona, Lans, zapytała Della Forteskę: O ile wiem, masz żonę, prawda? Mam, naturalnie. Jest teraz w Londynie. Czemu? Nie lepiej było przywieźć ją tutaj? Mamy moc czasu na obmyślenie dalszych planów. Pat jest. Jest zupełnie zadowolona z miejsca, w którym ją ulokowałem. Nie chcesz chyba, zaczęła gwałtownie Elaine. Nie wyobrażasz sobie, że... To ciasto w czekoladzie wygląda wspaniale, przerwał szybko Lance. Trzeba go skosztować. Goliwie zajął się krajaniem ciasta i od niechcenia zapytał... Czy ciocia Efi żyje jeszcze? Ma się rozumieć, Lance. Nigdy nie schodzi na parter, nie siada z nami do stołu. Prowadzi własne gospodarstwo, ale czuje się zupełnie dobrze. Tylko coraz bardziej dziwaczeje. Zawsze była dziwaczką, powiedział Lance. Muszę się do niej wybrać po herbacie. W tym wieku powinna się przenieść do domu starców, zabrała głos Jennifer. Oczywiście mam na myśli przyzwoity zakład, gdzie miałaby stosowną opiekę. Niech Bóg ma w opiece nieszczęsny dom starców, w którym zamieszka ciocia Efi, powiedział Lancelot i dodał, zmieniając ton, drzwi otworzyła mi szykowna młoda kobietka. Któż to taki? Nie był to Kramp, kamerdyner, zdziwiła się Adela. Prawda? Zapomniałam, że on ma dzisiaj wolny dzień. Zapewne Gladys, ale. Błękitne oczy, rozpoczął opis Lans, włosy rozdzielone po środku głowy, głos o cudownym, ciepłym brzmieniu. Naturalnie trudno z miejsca zgadnąć, co kryje się za tym wszystkim. Tomerydow, zawołała Jennifer. Zarządzająca domem, uzupełniła informację Elaine. Osoba bardzo przydatna, dodała Della tak. Sprawia wrażenie osoby bardzo przydatnej, powiedział Lance z namysłem. I na miejscu podchwyciła Jennifer. To główna jej zaleta. Widzisz, Lance, wcale się nie spoufala. Roztropna Merydow, mruknął Lancelot sięgając po drugą porcję ciasta w czekoladzie. Rozdział dwunasty no i co? Wróciłeś niby zły szeląg, powiedziała panna potom. Zgadza się, ciociu Efi, odparł z uśmiechem Lans. Sędziwa dama z dezaprobatą pociągnęła nosem. Ładną wybrałeś porę. Twój ojciec pozwolił się zamordować. Akurat wczoraj. W domu pełno policjantów. Myszkują wszędzie. Nawet w śmietnikach grzebią. Obserwuję ich z okna. Zrobiła krótką pauzę, pociągnęła znów nosem. Przywiozłeś żonę? Nie. Pat została w Londynie. To dowodzi zdrowego rozsądku. Na twoim miejscu też nie sprowadziłabym jej do takiego domu. Nie wiadomo, co mogłoby się przytrafić. Komu? Pat, każdemu, burknęła stara. Lans spojrzał na nią przenikliwie. Ciocia domyśla się czegoś? Panna Reims potom nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi. Wczoraj był u mnie jakiś inspektor, wypytywał o różne sprawy. Mało się dowiedział. Ale nie taki on głupi, jak się wydaje, ciocia Effie umilkła znów na moment, by podjąć z oburzeniem. Co powiedziałby twój dziadek, gdyby usłyszał, że mieliśmy policję w domu? W grobie by się przewrócił. Przez całe życie był prawowiernym purytaninem. Dobrze pamiętam, jaką zrobił awanturę, kiedy się dowiedział, że chodzę na wieczorne nabożeństwa do kościoła anglikańskiego. A to przecież drobiazg w porównaniu z morderstwem. W normalnych warunkach Lan sparsknąłby śmiechem. Tym razem jednak jego szczupła śniada twarz zachowała wyraz powagi. Rozumie ciocia powiedział, że po tak długiej nieobecności brodzę w zupełnym mroku. Co się tu działo ostatnio? Bezbożne sprawy odparła z emfazą panna Ramspotom i wzniosła wzrok ku niebu Bezbożne sprawy. Naturalnie. Coś takiego spodziewałem się usłyszeć od cioci. Ale co naprowadziło policję na myśl, że ojciec został otruty tu w domu? Cudzołóstwo to co innego, morderstwo co innego, powiedziała sędziwa dama. Nie chciałabym jej posądzać. Nie chciałabym naprawdę. Mówi ciocia o Adeli? zapytał Lans z nagłym zaniepokojeniem. Nie. Usta mam zamknięte na kłódkę. Ładne to powiedzonko. Ale nic nie znaczy. Śmiało, ciociu Efi. Adela miała przyjaciela? Adela z przyjacielem podali staremu blekot w porannej herbatce? Tak się sprawa przedstawia? Zechciej nie dowcipkować na ten temat. Wcale nie dowcipkuję. Jedno ci mogę powiedzieć, zaczęła znowu panna Potom. Jestem przekonana, że ta dziewczyna wie o czymś. Jaka dziewczyna? Zdumiał się Lancelot Fortescue. Ta wciąż zakata objaśniła ciocia Effie. Ta, co dziś po południu powinna Rofi przynieść herbatę, ale nie przyniosła. Podobno zawieruszyła się gdzieś, chociaż nie ma dziś wolnego dnia. Nie zdziwiłabym się, gdyby wyszło na jaw, że poszła do komisariatu policji. Kto ci otworzył drzwi? Ktoś nazywany Merydow. Osoba na pozór układna i łagodna, ale chyba tylko na pozór. Czy to ona mogła zdaniem cioci pójść do komisariatu policji? Ona? Skąd znowu? Taka nie chciałaby mieć do czynienia z policją. Mówię o tej idiotce, kredensowej. Od rana była zdenerwowana. Skakała i podrygiwała niczym królik. Co się z tobą dzieje? Pytam. Gryziecie sumienie? A ona, ja nic nie zrobiłam, za nic nie odważyłabym się na coś podobnego. Później zaczęła pociągać nosem i pleść, że nikomu nie życzyłaby nieszczęścia, a cała ta historia jest z pewnością omyłką. Powiedziałam jej wtedy Moja droga, kto mówi prawdę, pognębia szatana. Idź do komisariatu policji, wyznaj wszystko, co ci wiadomo. Bo nie wynika nigdy nic dobrego stajenia prawdy. Bodaj najbardziej przykrej prawdy. Ona zaczęła znowu pleść, że do komisariatu nie pójdzie, bo nikt jej tam nie uwierzy. A zresztą sama nie wie, co mogłaby powiedzieć. Rozumiesz? Takie brednie. Na zakończenie dodała, że ostatecznie i ona nic nie wie. Nie sądzi Ciocia, że ta dziewczyna chciała zrobić z siebie ważną osobę? zapytał Lans. Nie. Była rzeczywiście zalękniona. Prawdopodobnie usłyszała albo zobaczyła coś, co dało jej do myślenia, szczegół ważny lub całkiem błahy. Nie wiadomo. Nie zdaje się cioci, że ona mogła czuć jakąś urazę do ojca i... Nie zdaje mi się, przerwała stanowczym tonem panna Potom. Taką dziewczyną nie zainteresowałby się nigdy Rex Forteske. Biedactwo. Nie potrafiłaby chyba obudzić zainteresowania żadnego mężczyzny. Moim zdaniem to nie mała korzyść dla zbawienia jej duszy. Lancelot Fortescue nie przejął się kwestią zbawienia duszy Gladys. Myśli ciocia, że ta kredensowa mogła polecieć do komisariatu policji? Tak, panna Reims potom z głębokim przekonaniem kiwnęła głową. Myślę, że tutaj nie chciała mówić otwarcie z obawy, by jej ktoś nie podsłuchał. Podejrzewa Ciocia, że widziała kogoś, kto manipulował podejrzanie przy czymś do jedzenia lub picia? Domysł niepozbawiony logiki, prawda? Stara spojrzała bystro na siostrzeńca. Tak, zapewne. Przyznał z wahaniem lans i dodał zaraz tonem usprawiedliwienia. Cała historia brzmi dla mnie fantastycznie, jak fragment kiepskiej powieści kryminalnej. Żona Parsiwala jest z zawodu pielęgniarką, powiedziała ciocia Effi. Lans spojrzał na nią ze zdumieniem, gdyż ostatnie zdanie zdawało się kompletnie pozbawione związku z dotychczasowym przebiegiem rozmowy. Pielęgniarki są obyte z rozmaitymi chemikaliami, dodała sędziwa dama. Tak. Zapewne, bąknął znów flans z nutą powątpiewania. Ale tak synna. Nie mam pojęcia, czy stosuje się ją w medycynie. Występuje w jagodach cisa, podjęła panna Potom. Dzieci jedzą czasami takie jagody i ciężko chorują. Przypominamy sobie jeden wypadek. Wywarł na mnie okropne wrażenie. Byłam wtedy małym dzieckiem, ale do dziś pamiętam. Widzisz? Dawne wspomnienia niekiedy się przydają. Lan głowę i przenikliwym wzrokiem zmierzył ciocie Efi, która mówiła dalej: Uczucia rodzinne są ludzkie, zrozumiałe. Mam ich chyba nie mniej niż inni, ale nie myślę bronić zła. Zło musi zostać wyplenione. Słowami nie pisnęła i poszła. Pani Kramp podniosła zaczerwienioną, gniewną twarz z ciasta, które obecnie wałkowała. Zabrała się, nie uprzedzając nikogo. Jaka Cwana? Pewno, że Cwana. Strach było dziewusze, że ktoś ją przyłapie i zatrzyma. Ma się, rozumieć, sama bym to zrobiła. Dobre sobie, co? Pan nie żyje. Pani lancelot wrócił do domu po tylu latach, więc powiedziałam do Krampa: wolny dzień czy niewolny, ja swój obowiązek znam. Nie będzie dziś zimnej kolacji, jak zawsze w czwartek, ale gorąca, wystawna. Młody pan przyjechał z dalekich krajów z żoną, co dawniej miała męża z prawdziwej arystokracji. Wszystko musi wyglądać jak trzeba. Pani mnie nie zna, proszę pani. Wie pani, że szanuję swoją pracę i jestem z niej dumna. Merydow, adresatka tej trady, przytaknęła lekkim skinieniem głowy. A co Kramp na to, kucharka gniewnie podniosła głos. Mam wolny dzień, powiada, więc z wolnego dnia skorzystam. Figue o całą arystokrację. On nie szanuje swojej pracy, nie jest z niej dumny. Zakręcił się i poszedł sobie, a ja zapowiedziałam Gladys, że dziś wieczorem musi radzić sobie sama. I co? Jak tylko odwróciłam się plecami, dziewucha w nogi. A przecież to nie jej wolny dzień. Ona ma wychodny w piątek. Nie wyobrażam sobie, słowo daje, co teraz będzie. Chwała Bogu, że pani Chlancelot nie przywiózł dziś żony. Wybrnimy jakoś z kłopotu, pani Kramp, powiedziała merytonem pocieszającym, lecz stanowczym. Trzeba uprościć trochę menu. Zaproponowała pewne zmiany które zostały przyjęte opornie, a następnie zakończyła dyskusję. To wszystko poda się do stołu bez trudności. Jak to? Pani sama myśli usługiwać? Oczywiście, jeżeli Gladys nie wróci w porę Ona nie wróci rzuciła cierpko pani Kramp szasta się gdzieś, w sklepach wyrzuca pieniądze ma przecież kawalera proszę pani, Chociaż wcale na to nie wygląda. Albert mu na imię. Podobno mają się pobrać przyszłej wiosny. Sama mi gadała. Głupie te dzisiejsze dziewczyny. Wcale nie wiedzą, jak wygląda stan małżeński. Ja tam, proszę pani, mam całkiem dosyć krampa. Westchnęła ciężko. Co będzie z naczyniami po herbacie? Kto je sprzątnie i pozmywa? Ja się tym zajmę, powiedziała Mary. Już idę, pani Kramp. W bibliotece było prawie ciemno, chociaż Adela Forteska siedziała nadal na sofie. Czy mam zapalić światło? Proszę pani, zapytała zarządzająca i nie otrzymała odpowiedzi. Mary przekręciła wyłącznik i podeszła do okna, by je zasłonić kotarą. Wówczas dopiero odwróciła głowę i spojrzała w twarz kobiety, wspartej bezwładnie na ozdobnych poduszkach. Obok niej leżał kawałek rogala z miodem. Przed nią stała na stoliku niedopita filiżanka herbaty. Śmierć spotkała Adele Forteskę niespodziewanie i błyskawicznie. I co? – zapytał z przejęciem inspektor Nil. Cyjanek – odparł lekarz. Prawdopodobnie cyjanek potasu. W herbacie. Cyjanek – powtórzył półgłosem detektyw. Doktor spojrzał nań spod oka. Dziwnie przejmuje się pan tym przypadkiem. Są jakieś szczególne powody? Aha. Podejrzewaliśmy ją o morderstwo, odparł Nil. A okazało się, że jest ofiarą. Hm. Trzeba będzie zacząć myślenie od nowa. Prawda? Inspektor kiwnął głową. Twarz miał posępną. Usta mocno zaciśnięte. Znowu trucizna. Morderstwo niemal na jego oczach. Tak syna w kawie, którą Rex Forteskę pił na śniadanie. Cyjanek w herbacie Adeli Forteskę. Nadal sprawa czysto familijna, domowa. Na to przynajmniej zakrawa Adela Forteska Jennifer Forteskę Elaine Fortescue i świeżo przybyły Lancelot Fortescue byli razem przy podwieczorku w bibliotece. Lancelot wybrał się w odwiedziny do panny Ramspotom. Jennifer poszła do swojego saloniku załatwiać korespondencję. Ostatnia opuściła pokój Elaine. Według jej zeznania Dela czuła się wtedy dobrze, nalewała sobie ostatnią filiżankę herbaty. Właśnie. To naprawdę była ostatnia filiżanka. Dalej następuje mroczny okres około dwudziestu minut do chwili, gdy Merydow znalazła zwłoki. A w trakcie tych dwudziestu minut. Inspektor Nil zaklął półgłosem i powędrował do kuchni. Kiedy tam wszedł, pani kramp nie drognęła. Jej okazała postać spoczywała ciężko na krześle za stołem. Uprzednia wojowniczość rozwiała się, pękła niczym balonik. Gdzie ta dziewczyna? Nie wróciła jeszcze? Gladys. Nie ma jej. Pewno będzie się wałęsać do jedenastej. Ona zaparzyła herbatę i zaniosła do biblioteki, prawda? Ja herbaty nie ruszałam. Bóg mi świadkiem, panie inspektorze. A na mój rozum, Gladys też nie zrobiła nic złego. Ona nie do takich rzeczy, ta Gladys. Wcale nie zła dziewczyna. Trochę głupawa, panie inspektorze, ale przecież nie zbrodniarka. Nil nie posądzał glady o zbrodnie. Nie widział w niej trucicielki. A zresztą cyanku nie było w imbryku z herbatą. Dlaczego zniknęła tak nagle? Nie miała dziś wolnego dnia, prawda? Nie miała. Wychodny należy się jej jutro. Czy Kramp? – zaczął Nil, lecz w tym momencie wojowniczy duch pani Kramp z martwych wstał raptownie, jej głos zadźwięczał nutą gniewu. Tylko nie czepiać się Krampa. On ma alibi. Wyszedł z domu o trzeciej i teraz dziękuję Bogu, że wyszedł. Ma alibi nie gorsze niż sam pan parsiwal. Parsiwal Fortescue dopiero co wrócił z Londynu. Aby usłyszeć na powitanie zdumiewającą wiadomość o powtórnej tragedii. Nie chciałem czepiać się krampa, wyjaśnił pokornie detektyw. Przyszło mi tylko na myśl, że może znać plany Gladys. Na coś się szykowała, panie inspektorze. Włożyła swoje najlepsze nylony. Na coś się szykowała, jak Boga kocham. Nie przygotowała kanapek do herbaty. Strasznie była nerwowa. Usłyszy ode mnie kilka słów, kiedy wróci. Kiedy wróci? Inspektor poczuł się nieswojo, więc dla zabicia czasu ruszył mi piętro, do apartamentów państwa domu. Okazała sypialnia. Obicia z różowego brokatu, wielkie złocone łoże. Drzwi wiodą do wyłożonej lustrami łazienki z jasnoróżową, porcelanową wanną, zagłębioną w posadzkę. Dalej jest ubieralnia Rexa Forteske. Nil wrócił do sypialni i leżącego po przeciwnej jej stronie saloniku Adeli Forteske. Pokój wysłany bladoróżowym grubym dywanem był urządzony w stylu Empire. Nil nie interesował się nim bliżej, bo dnia poprzedniego przeprowadził dokładne oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem biureczka, cacka. Nagle jednak skamieniał z wrażenia. Gdy po pośrodku bladoróżowego grubego dywanu zobaczył grudkę błota. Nachylił się, podniósł ją ostrożnie i stwierdził, że nie utraciła jeszcze lepkości. Bacznie powiódł wzrokiem dookoła. Nie było innych śladów, oprócz tamtej drobiny wilgotnej ziemi. Inspektor Nile rozejrzał się po sypialce należącej do glady Martin. Minęło pół do dwunastej. Kram wrócił pół godziny temu, lecz kredensowa nie pokazała się dotąd. Na pierwszy rzut oka widać było, że Gladys może mieć dobrą szkołę jako służąca, z natury jednak jest nieporządna. Łóżko sprawiało wrażenie rzadko atmosfera pokoju świadczyła o nieczęstym otwieraniu okna. Ale detektyw nie zaprzątał sobie głowy obyczajami domowymi Gladys Martin. Wolał poświęcić uwagę jej osobistym ruchomościom. Garderoba dziewczyny składała się przeważnie z rzeczy tanich i pozornie eleganckich. Nic nie odznaczało się dobrym gustem lub trwałością. Starszawa pokojowa Ellen, wezwana dla asysty, była mało pomocna. Nie wiedziała, jakie ubrania ma Gladys. Nie była w stanie powiedzieć, czy czegoś brakuje. Przetrząsnąwszy odzież i bliznę nil, zajął się komodą, w której kredensowa przechowywała swoje skarby, widokówki, wycinki z gazet, wykroje, wzory robót na drutach, dobre rady z dziedziny kosmetyki i mody. Detektyw przeglądał to wszystko i układał w stosiki według kategorii. Karty pocztowe przedstawiały widoki rozmaitych miejscowości, w których zapewne Gladys spędzała urlopy. Trzy pochodziły od kogoś, kto podpisywał się Bert. Najprawdopodobniej była to osoba nazwana przez panią Kramp Kawalerem. Skreślone nienawykłą do pióra ręką zawierały po kilka słów tekstu. Pierwsza: Wszystkiego najlepszego. Bardzo mi bez ciebie smutno. Twój na zawsze Bert. Druga: Dużo tu fajnych panien, ale żadna nie umywa się do ciebie. Niedługo cię zobaczę. Nie zapominaj o naszym terminie. Pamiętaj. Później już do góry i wszystko dobrze raz na zawsze. Trzecia była najzwięźlejsza. Nie zapomnij. Ufam Ci, kochana. B. Z kolei Nil zabrał się do wycinków prasowych i podzielił je na trzy grupy. Tyczyły one kwestii stroju i urody oraz szczegółów z życia gwiazd filmowych, co widocznie pasjonowało Gladys. Ponadto zdawały się interesować ją najnowsze cudowności wiedzy, latające talerze, tajne rodzaje uzbrojenia, środki zmuszające do mówienia prawdy, leki reklamowane przez amerykańskich szarlatanów, czarnoksięskie sztuczki naszego XX wieku, jak określił to wszystko Nil. Ale nic, co znaleziono w pokoju, nie wyjaśniało zagadki tajemniczego zniknięcia Gladys. Nie prowadziła dziennika, naturalnie detektyw nie spodziewał się takiego odkrycia, brał jednak pod uwagę nikłe prawdopodobieństwo tego. Nie było rozpoczętego listu ani najdrobniejszej bodaj wzmianki o czymś, co miałoby związek z nagłym zgonem Reksa Forteskę. Jeżeli Kredensowa widziała coś lub słyszała, nie zostawiło to namacalnego śladu. Nie znalazł też odpowiedzi na pytanie, dlaczego druga taca pozostała w Halki. A dziewczyna nagle przepadła. Detektyw westchnął i wyszedłszy z sypialki zamknął drzwi za sobą. U szczytu wąskich, kręconych schodów służbowych zatrzymał się na moment i nieoczekiwanie usłyszał tu pod kroków kogoś nadbiegającego korytarzem o piętro niżej. Po chwili zobaczył w dole pełną przejęcia twarz swojego sierżanta. Panie inspektorze, zawołał Haj z dyszanym głosem. Znaleźliśmy ją, panie inspektorze. Kogo? Ta pokojowa, panie inspektorze. Ellen. Przypomniała sobie, że nie zdjęła bielizny, co suszyła się na kuchennym podwórku, za węgłem odbocznych drzwi. Wyszła z latarką elektryczną i mało co się nie przewróciła o zwłoki. Zwłoki Gladys. Uduszona. Ma pończochę zaciśniętą dookoła szyi. Tak na oko nie żyje od kilku godzin. I, panie inspektorze, morderca zrobił paskudny kawał. Ścisnął jej nos klamerką do bielizny.